drugą stronę. Ja liczę na to, że będzie chodziła w tej protezie, bo bym chciała, żeby jednak odciążyła tą swoją łapkę tylnią. No bo widzę, jak się czasami męczy. Nie jest tak jak na przykład normalne psy, że sobie skoczy na łóżko, nie wiem, że sobie skoczy, że pobiegnie szybciej, nie wiem, za kaczką, tak? Proteza jest potrzebna po to, aby mogła te bioderka, żeby mogły jednak funkcjonować tak, jak powinny, bo jednak już widzę, że jej to jakby prawa łapka, której nie ma, jej schodzi już bardzo w dół. I widzę, że jej się ta bioderko też przesuwa już powoli w prawo, tak? I to nie jest zdrowe dla psa, bo przypuśćmy, niech będzie już starsza i ona będzie potrzebować tej protezy, bo mogą jej stawy paść po prostu. No i tutaj jeszcze chwila, moment. Żeby to było widać, że to jest model. Jeszcze chwileczkę, dobra, teraz, no. To tak rzeczywiście jest takie właśnie przeświadczenie, że psy sobie świetnie dają radę na trzech kończynach. No i dają sobie radę, no bo tak naprawdę muszą sobie jakoś dawać radę. Ale tak naprawdę właśnie dochodzi do wielu zwyrodnień, jeżeli pies rozkłada swój ciężar tylko na trzy kończyny, a nie na cztery, tak jak powinno. Także tam dochodzi do zwyrodnień w stawach, czy właśnie przybudowy mięśni, czy zaników mięśni właśnie tej nieużywanej kończyny. Także no, to cierpi cały organizm jednak. Bo jeszcze jest buldożek i kundel. Fuka na mnie. Tak. Trzyma. Dobra. Teraz jak włączę, to ona się będzie... Moje protezy są przede wszystkim zindywidualizowane pod konkretne zwierzę. Przez to są właśnie takie dobre, ponieważ odpowiadają jakby na potrzeby konkretnego zwierzaka. Idealnie się dopasują do jego kikuta, idealne są pod względem właśnie wielkości, są też regulowane, jest regulowana ich wysokość. Także to jest na pewno duży plus. Też jakby najtańszą metodą, ta moja drukarka jest trochę lepsza. Ale jak w porównaniu to jest drukarka, która drukuje z takiego specjalnego profilu. No jakoś tak, jakiś o. Są też przede wszystkim tańsze od endoprotez chociażby, ze względu na to, że ten proces druku jest dosyć tanią metodą już na ten moment. Także jest też szeroko dostępny, w miarę szybki do wykonania. Kikuta z psa i następnie jest on przetwarzany na cyfrowy plik, na którym już można zacząć. I tutaj już następnie po prostu ta proteza jest idealnie dopasowana dzięki właśnie temu projektowaniu. O, to górko! Wiemy, bo ta woda jest tak zielona. Wydaje mi się, że będzie pewniejsza jeszcze siebie, tak? No zależy mi na tym, żeby tą protezę miała, no bo chciałabym dla jej zdrowia przede wszystkim jak najlepiej. No w końcu podejście też ma tego zwierzaka, tak? Żeby był szczęśliwy. No faktycznie, jakby to było wyżej, nie? To by było o tak o tyle, nie? To by w ogóle nie mieliście.